przed córą, to myślę, że byłam bardziej taka, nie wiem, czy to jest dobre słowo, egoistka, że myślałam, że wiesz... Każdy z nas jest egoistą. Że taka, wiesz, było, że dla mnie była praca najważniejsza, wiesz, moja determinacja, żeby osiągnąć te wszystkie moje marzenia i może to, wiesz, z jednej strony przez to nie miałam takiego sukcesu w miłości, albo może też dlatego, że nie poznałam jeszcze takiego partnera, gdzie ten balans by znalazł. Dużo jest tych kłótni, dużo jest, ale na bieżąco jest dyskusji i nieraz mój mąż mówi, Ania, szkoda życia na te kłótnie, naprawdę chciałabyś to stracić w życiu, co mamy. Ja się przyznam, też mam ten problem, że nieraz w związkach trzymam w środku coś zamiast powiedzieć, aż już jest, wiesz, awantura, to wtedy wszystko wychodzi. Nie bój się ciągle zaczynać od nowa. Masz nieskończony limit szans tak naprawdę, jak żyjesz. I każdy ma inną dynamikę rozwoju, inną dynamikę budowania swojego szczęścia. Tylko chodzi o to, żeby mieć te dobre intencje i chcieć tej zmiany na lepsze w życiu. I się nie bać zmiany. Tak, i się nie bać. I mieć tę odwagę zawalczyć o to, co dla mnie jest przepisem na szczęście. Chodzą słuchy, że happy wife, happy life. A szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Nazywam się Ania Dec i mam przyjemność spotkać się i porozmawiać z... Joanną Krupą. Dzień dobry. Cześć, Asiu. Cześć, kochana. Cieszę się, że mamy możliwość się spotkać, wymienić doświadczeniem. Cenne jest to, że zaproszono nas właśnie w takim temacie siły kobiet i trochę godzenia ról, jakie przychodzi nam w życiu pełnić. Jaka w twoim życiu jest wiodąca rola? Kim ty się czujesz? Kim ja się czuję? Wiesz co, od małego się czułam, że jestem bardzo independent, taka sama na siebie muszę walczyć. Od małego byłam taka dorosła, że pomagałam wychowywać moją siostrę i to tak całe życie idzie za mną, że ja jestem taką osobą, że ja na końcu myślę o sobie, że wszyscy są najważniejsi i wiesz, czy mama, czy siostra, czy moja córeczka, o wszystkich innym myślę, a ja tak na koniec. To trochę tak opiekunka, taka za takie bardzo, dbanie. Tak, takie dbanie, wiesz, bardzo takie przejmująca jestem o wszystkich innych, a sama, wiesz, dbam o siebie, wiadomo, ale do końca właśnie od dzieciństwa jestem taka, że zawsze wszyscy inni są ważniejsi, zanim ja jestem na pierwszym miejscu. Ale też dbając o siebie, twoją motywacją, niech zgadnę, bo chyba mam podobnie, jest dbanie o siebie trochę dla innych, żeby być zdrowa, na przykład dla córeczki, żeby być silna dla mamy, dla siostry. Tak, no idę dla pracy, tak. żeby być zdrowym, żeby dobrze wyglądać, żeby kontynuować to, co się kocha robić jako praca. Znaczy też się przyznam, że w branży telewizji, w branży tej, co ja wybrałam, to nieraz, bo tak wiesz, ludzie mówią, o jak masz fajnie, masz, wiesz, robią ci włosy, make-up, ale to też z jednej strony jest męczące jako osoba publiczna, bo zawsze musisz... że nieraz są takie momenty, że jej już jestem starsza, już ojejku, tutaj widzę to, że wiesz, że do końca nie doceniasz się, może tak jakbym się doceniała, jakbym była w innej branży, że ciągle krytyka jest... No bo ciągle jesteśmy oceniane. Tak, i ciągle krytyka, ojejku, to zdjęcie nie lubię, jakieś krzywy mam tutaj nos, że wiesz, cały czas... Jesteś bardzo krytyczna tak, jak bardzo siebie. Krytyczna i myślę przez to, że jestem w tej branży, cały czas mam taki pressure, że trzeba dbać o siebie, żeby dalej pracować, czy żeby dalej robić to, co się kocha. I to jest troszkę smutne, bo... Ale takie jest życie. Ale jest takie dobrze, życie. Jesteś tego świadoma. I przez to też jestem determinowana, żeby dbać o siebie, ale teraz, że jestem mamą, to wiadomo, jeszcze bardziej dbam o to, żeby być zdrowym. Teraz no, żeby ta praca numer też jeden, była. No i praca, żeby była, ale numer jeden właśnie, żeby dbać o zdrowie. Ale ja mam bardzo podobnie, jeżeli chodzi o tę świadomość dbania o siebie, że... Często to podkreślam, bo ktoś mówi, ojejku, jedna ciąża, kolejne ciąże i w każdej ciąży bardzo dużo tyłam, bo prawie 30 kg.
I wiem, jak wyglądałam. Przyznam, że po tej ostatniej ciąży bardzo długo dochodziłam do siebie, ale wiedziałam, że muszę wrócić do dawnej siebie, tak, którą lubię. I ja też nie chcę być szczupła, bo tylko taka będę szczęśliwa. Tak. Tylko ja też wiem, że wtedy jestem zdrowsza, jeżeli oczywiście do tego dojdę w taki zdrowy, zbilansowany, tak, sposób. Ale też się lepiej na pewno czujesz, ja lepiej samopoczucie, jak ja czułam, że straciłam ładnie siebie. Wyglądasz. Tak, tak, bo jak wiesz, źle się czujesz, to od razu, tak jak ja mam, od razu inny humor. I inną siłę w ogóle. Inną siłę, że mi się nie chce, no, tak, się czuję brzydko, niefajnie, w ogóle nie jestem do ludzi, nie chcę mi się wychodzić. Nawet nie chcę się ubrać. Tak, i to jest to prawda, że to jest bardzo ważne, jak się czujesz. Ale wracając do tych ról życiowych, jeżeli mogę zadać nam takie pytanie, jak na przestrzeni całego twojego życia, jeszcze zanim pojawiła się córeczka, wyglądały te twoje role, czy właśnie prowadzącej programy telewizyjne, modelki, też aktywistki, bo walczysz o ochronę zwierząt, tak, o ich prawa. I jak to się zmieniło na przestrzeni tych lat? Znaczy, wiesz, myślę, że się zmieniło, jak zostałam mamą, bo tak naprawdę zawsze marzyłam robić to, co robię i zawsze praca była dla mnie na pierwszym miejscu. I myślę, że też może mi to pogorszyło moje sytuacje sercowe i dlatego może dlatego jestem samotną matką teraz, bo zawsze, wiesz, praca była dla mnie najważniejsza. Oprócz rodziny, wiadomo, i też moja praca o walczenie o prawa zwierząt, że to było zawsze na moim takim pierwszym miejscu. I wiem z sytuacji, z byłych moich związków, że zawsze mówili, że tutaj pierwsze to, a ja jestem na końcu. I wiesz, i przez całe życie to było dla mnie najważniejsze, ale praca była moją taką... gdzie się czułam najbardziej szczęśliwa, tak naprawdę, jak robiłam swoje programy, czy robiłam sesje. Zawsze byłam strasznie zadowolona i byłam, no, cieszyłam się tym. Jak córeczka przyszła, to teraz jest taki moment, że dalej chcę pracować, bo ja to kocham i to dla mnie dalej jest takie, wiesz, robienie czegoś, co mi spełnia dużo przyjemności. Tylko, że teraz muszę dwa razy myśleć o tym, co biorę, jaką propozycję, bo teraz jest córeczka i wiadomo, ona jest na pierwszym miejscu i wszystkie decyzje, które ja... na przykład projekty, które decyduję, że biorę, to pierw myślę o niej, czy to będzie dobrze dla niej na przyszłość, czy będzie się wstydzić mamy, czy będzie dumna z mamy, ile to czasu zajmie, gdzie nie będę mogła być z córką w domu. To z tej strony się wszystko zmieniło, ale przed córą to myślę, że byłam bardziej taka, nie wiem, czy to jest dobre słowo, egoistka, że myślałam, że wiesz... Każdy z nas jest egoistą. Że taka, wiesz, było, że dla mnie była praca najważniejsza, wiesz, moja determinacja, żeby osiągnąć te wszystkie moje marzenia i może to, wiesz, z jednej strony przez to nie miałam takiego sukcesu w miłości, albo może też dlatego, że nie poznałam jeszcze takiego partnera, gdzie ten balans by znalazł. I też przez to, że od małego zawsze byłam bardzo taka sama dla siebie, independent i o wszystkich się martwiłam, wszystko musiałam, że wiesz, okej, oni są okej, to teraz ja mogę o siebie. Zawsze miałam taki pressure, że muszę, żeby też mógł pomagać, nie tylko rodzinie, ale też zwierzątkom i wiesz, taki pressure zawsze miałam. Ale zobacz, powiedziałaś, że może dlatego nie mam miłości, ale stop, przecież miłość. Ja to mam takie porównanie jeszcze ze ślubu moich rodziców, bo słuchałam ich kazania ze ślubu i tam właśnie ksiądz akurat powiedział coś takiego fajnego w kazaniu, że miłość, tak, cała miłość, to takie duże M, które składa się z małych M-ek. Okay. I takie pudzelki. Wiesz, przecież masz miłość do córki. Znaczy i córki do córki do ciebie, mam, tylko do miłość, pracy. Znaczy tak, bardziej wiem, mi wiem. Chodzi o partnera. Ale warto docenić to, że po prostu kochasz, tak, jesteś kochana przez swoich bliskich. Tak, tak. I znaczy nie ma większej miłości niż dziecko. To jest, nie ma drugiej takiej miłości na pewno. I wiesz, obojętnie co przyszłość przyniesie, zawsze będę, wiesz, dziękować Bogu, że ją mam. Obojętnie, wiesz, jakie ciężka była droga, wiesz, w związku,
to i tak było to warto, że mam ją. Ale też te trudne momenty w naszym życiu są nam bardzo potrzebne, bo tak naprawdę one nas rozwijają. Tak. I to, jak z tego wychodzimy i że się nie łamiemy i mamy siłę tu nawet dzisiaj być, rozmawiać też nie tylko o wygodnych tematach, ale też podnosić się, wstawać codziennie dla tych naszych dzieci, chodzić do pracy. Bo ty masz trójkę dzieci, tak? Dwójkę dzieci. Jedno też jest w moim sercu. A, tak. Tak, ale ja też jakby nie chcę tego wymazywać z pamięci. Tak. Nie chcę tego zapominać o tym. To jest ważne. Nawet moja córka na obrazkach takich rodzinnych, jak robi, to rysuje nas i serduszko w niebie zawsze, albo motylka. O nie, to idziemy w złą stronę. Tak, sorry. Ale tak to nie, może zmienię. Jak ty mówiłaś, że córa się buntuje, to mi powiedz, co robisz, jak buntuje. Bo ta moja już ma 4 latka i zaczyna buntować. Już ostatnio po świętach, jak wróciliśmy ze Chicago, to już zaczęła pokazywać troszkę taki, wiesz... Pazur. Pazurek. Ja taki, wiesz, ja jej się coś pytam i... I tak mi tak troszkę pyskuje. Ja mówię, 4 latka masz, tak. Co będzie miała 15, o matko. To wiesz, co ja robię? Po prostu biorę głęboki wdech, widzę w niej dużo siebie, tak. No, tej emocjonalności. I to jest problem, tak, bo widzisz, o, moja karma. Tak, ale mówię, tak staram się przypomnieć, co ja czułam w takich momentach i też nieraz, kiedy tracę kontrolę nad emocjami w tym najbezpieczniejszym dla mnie otoczeniu, jakim jest dom właśnie, który tworzę. I po prostu nieraz w pierwszej chwili mam ochotę krzyknąć na nią, ale bardzo szybko przywołuję się do porządku i mówię, Zuza, jakieś złe emocje się wkradły, tak? I mówię, to może chcesz o tym pogadać, potrzebujesz mnie teraz? Nie, chcę być powiedzieć sama. Jak będziesz mnie potrzebować, jestem. Tak. I nawet zwracamy uwagę na coś takiego. Ja w ogóle nie wiem, jak ty miałaś, ale ja urodziłam Zuzię mając 28 lat i powiem ci szczerze, myślałam, że szybciej mi to w głowie zaskoczy, że zostałam mamą, bo jestem najstarsza, mam 4 młodszego rodzeństwa, w tym najmłodszy brat urodził się, jak miałam 16 lat, to pamiętałam to bardzo dobrze. I myślałam, że to takie naturalne będzie. I jak urodziła się Zuzia, to ja przeżyłam taki szok, bo ja trochę czułam się, jakbym dostała, nie wiem, lalkę i że ja mam być mamą w domu, a wychodziłam do pracy, trochę o tym zapominałam i nie, w ogóle tak dziwnie się czułam, mówiąc, że jestem mamą. Nie było to dla mnie naturalne tak od razu. Dopiero zaskoczyło, kiedy skończyłam 30 lat, czyli tak 2,5 roku po urodzeniu Zuzi. Poczułam, że wychodząc z domu nie zapominam o tym. Masz dziecko. I czuję się już też mamą w pełni, bo tak czułam się jakby właśnie za bardzo w odseparowanych rolach, że wraca mi, kiedy to dziecko jest ze mną, to ja mam być tą mamą, ale no czułam się, jakbym się bawiła w mamę po prostu. I naprawdę było mi tak dziwnie z tym, tak bardzo ją kochałam, ale byłam taka poblokowana, taka skrępowana. U ciebie to przyszło od razu, tak naturalnie, że... Znaczy, wiesz, to przyszło naturalnie, bo miałam 40, jak miałam pierwsze dziecko, to już był czas taki, wiesz, time is ticking, że teraz albo nie. Bo wiesz, przez długi czas, nawet jak byłam z moim byłym mężem Romkiem, to wiesz, zawsze była kariera, on też, wiesz, swoje, że nie chcieliśmy mieć dzieci, aż już osiągniemy to, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, ale już przyszedł taki czas, że już byłam gotowa i wiesz, cieszyłam się, że w ogóle w moim wieku, znaczy teraz wiadomo, nawet Kasia Sokołowska w jej wieku już miała dziecko, to teraz czasy się bardzo zmieniły, bo jak nasze mamy nas, wiesz, rodziły, to jak miałaś 20 lat, nie miałaś dziecka, to już jest stara panna. No i trochę społeczeństwo nas tak puszuje, mówiąc, że już jest czas, twój zegar biologiczny tyka. Tak, a trochę się to przesunęło. My też zmieniło, dbamy o siebie trochę inaczej. Tak, mamy teraz inaczej się dostęp do informacji. I wiesz, to ja byłam już gotowa, bardzo się cieszyłam. Miałam wspaniałe ciążę, byłam bardzo szczęśliwa, dobrze się czułam. Wiesz co, marzę, żeby być jeszcze raz w ciąży, bo ja tęsknię za te momenty, co byłam w ciąży, ale byłam troszkę psychiczna, bo ja codziennie tak leżałam i tam gdzieś przeczytałam, że ileś razy dziecko, wiesz, jak czujesz, jak oddycha i serduszko, to wiesz, ja ciągle sprawdzałam, czy czuję ją, czy nie czuję ją, jak jej nie czułam, to muszę czekoladę, muszę z boku tutaj się położyć, czekoladę zjeść, czy wypić coś, pomarańczowy sok, żeby, wiesz, cukier. I wiesz, byłam troszkę tak, bo wiesz, że miałam 40, to nie wiadomo, w którą stronę mogło to iść, ale miałam bardzo fajną
właśnie ciążę i tęsknię za tym, właśnie za tym momentem, co byłam w ciąży. To życzę ci tego, żeby dane ci było jeszcze zobaczymy, przeżyć to. Zobaczymy jeszcze, raz. Wiesz, już teraz jest tak, tak, być albo nie być, to jest tak, tak naprawdę musi się ale już tak jest natychmiast. Dobrze, że jest maleńka, prawda? Tak, Ela, tak, znaczy wiesz, ona ma 4 latka, to też chciałam mieć wcześniej dziecko, tak naprawdę drugie, żeby byli bliżej. Tak. Każda różnica wieku ma swoje plusy i minusy. Tak, bo ja ze siostrą mam 6, to wiesz, na początku, okay. Znaczy teraz jesteśmy jak przyjaciółki, ale jak byliśmy młodsze, to ja wiem, byłam ta starsza, najmądrzejsza siostra i wiesz, troszkę jej dokuczałam, bo byłam najmądrzejsza i troszkę ją traktowałam jak wiesz, idź mi zrób to, czy zrób to i wiesz, mam wyrzuty teraz przez to. I wiesz, też nie chciałam, żeby ten czas, te lata były za długo między Asią a siostrą czy bratem jakby, ale już teraz ma 4 latka, to i tak będzie ale zobacz, też duży, wiesz, gap. Duże, tak. No. Ja mam 4,5, jest naprawdę to jest okay, dobrze, no. Bo też jest inna emocjonalność i tak. Dużo córce mogę wytłumaczyć. Tak. I naprawdę jestem za to wdzięczna, bo ja bym emocjonalnie nie dała rady znieść jeszcze takiego nieświadomego 2-latka w połączeniu z niemowlakiem, by mnie potrzebowali. Tak ja dalej. Cię teraz martwię, bo wiesz, jest teraz moment, bo jak ona była malutka, to wiesz, wszystko było, że w nocy wstaje, czy ząbki i że teraz jest w takim wieku, że wiesz, jest fajny taki wiek, wiesz, tak. Co ona chce, to ci mówi. Super. I ja teraz sobie myślę, okej, fajnie by było mieć drugie dziecko, ale żeby zaczynać od zera, że wiesz, znowu te pierwsze 3 lata, czy ten, to są ciężkie tak naprawdę. Ucieszę cię, mijają szybciej. Ja nie wiem kiedy, że się nie nacieszyłam ani karmieniem, choć trwało prawie rok, to po prostu za szybko to wszystko mija, bo po prostu równolegle toczy się życie równie ważne mojej starszej córki i życie synka. I nawet czasem mówię do niego, Zuzka, bo tak mi przypomina ją w tym wieku. Tak. I to jest tak, tak za szybko to uciekło. Ale też zobacz, tak, szybko jest to, czas leci, tak. Że ta rola mamy przyszła u ciebie w życiu na innym etapie życia, kiedy zawodowo byłaś już mocno ugruntowana, tak twardo tak, stałaś. Tak, i wiesz, to cieszę się, że czekałam, bo teraz mogę więcej czasu z nią spędzić, tak. Mogę wiesz, sobie wybierać, czy jadę, czy nie jadę i mogę ją wziąć ze sobą. I wiesz, mogę więcej jej dać od siebie. I może dlatego też łatwiej ci ta rola przyszła. Bo tak mi się to kojarzyło, że jesteś mamą, to już jesteś taka ogarnięta życiowo i taka jesteś już dorosła. Tak, a jak zostałam tą mamą, mimo że miałam 28 lat, to czułam się taka jeszcze na gówniara, wiesz? Tak, że jeszcze tak. Nie mogę do końca, także moje zdanie nie jest najważniejsze, nie umiałam tak do końca walczyć o swoje. Ale też jest duża zasługa akurat mojego męża w tym, że on daje mi przestrzeń na to, bo też trochę tu zahaczę o te role w domu, jeżeli jesteśmy w związku, niezależnie czy z mężem, z partnerem, partnerką, jak te role się układają. I ja bardzo doceniam, że u nas jest tak, że jest to bardzo elastyczne i nie mamy odgórnych wymagań względem siebie, bo czasem ja pracuję więcej, czasem mąż ma bardziej napięty grafik i nie wyliczamy sobie, że tak mało zrobiłaś, że o matko, cała sterta ubrań jest na biurku, jak tak można mieszkać, tak? Bo różnie jest. Czy nie zrobiłaś obiadu, albo coś takiego, albo ci nie wyszedł, bo często ostatnio mi nie wychodzi, bo się spieszy. I teraz ja czuję wszystkie te motyle, całe to ciepło. A ile dopiero jesteście razem? 16 lat. 16 lat, dobra. No to jak trzymacie ten balans? Co robicie, żeby 16 lat, jesteś szczęśliwa na pewno? Jestem. Bo mówisz tak o nim, jak widać, że kochasz go i jesteś zakochana i ten... Komunikacja, wiesz? Ale też to, że ja trochę nas ciągnę za język i próbuję nazwać emocje, w których jestem. A czy ty jesteś taka konkretna, jesteś taka konkretna, silna, a on jest bardziej taki, co zgadza się... Nie, on jest bardzo silny, ale no on mnie tak rezonuje, tylko on jest konkretny. On jak już powie, to tak w punkty. Ja tak widzisz, rozwodzę się dookoła, aż w końcu znajdę sedno sprawy. Tylko nieraz nasze spięcia wynikały na przykład z takiego niezrozumienia. On często na przykład, czy jest zmęczony, nie jest taki radosny często na co dzień, a ja jestem. I mi przeszkadza czasem... Nawet jak jesteś zmęczona? Tak. Znaczy, że tak mówię z łagodnie, z czułością do tych, których kocham, tak? Okay. Staram się tak. I gdzieś zależy mi na tym, żeby do tej osoby, którą się kocham, mówić tak, że oj kochanie, jestem zmęczony. I nieraz o to jest takie spięcie czasem. Mówię, że dla mnie, dla mojego takiego poczucia
bezpieczeństwa, ważne jest to ciepło w głosie, nawet kiedy jesteś mną poirytowany. Wiesz, a mi tego chyba brakuje, że właśnie jak jestem zmęczona, to ja, wiesz, od razu, Boże, zostaw mnie w spokoju, wiesz, że to muszę od ciebie tak, się nauczyć właśnie reaguje. Takiego, jestem bardzo zmęczona, kochanie, ale... Chociaż byłam, że tak, o matko, dobra, i mówię, nie, źle to powiedziałam, mogło cię to zaboleć, przepraszam, że tak dużo nazywam po imieniu, tak jakby nawet takich rzeczy niewygodnych, że na przykład, nie wiem, zachowałam się tak, ale mi wstyd, że wstyd mi, że teraz to, nawet siebie rozliczam przy nim. To jak jesteś wkurzona, gdzieś... to też tak słodko mówisz. Nie, ja bardzo krzyczę wtedy, ale później głęboki wdech i wiesz, dużo jest tych kłótni, dużo jest, ale na bieżąco jest dyskusji i nieraz mój mąż mówi, Ania, szkoda życia na te kłótnie, naprawdę chciałabyś to stracić w życiu, co mamy. To są różne sytuacje. Ale myślę, że kluczowa jest komunikacja, na bieżąco naprawdę komunikowanie tego, jak się czujemy, co nam nie pasuje, bo nawet ktoś nie ma złych intencji, a my czujemy się z jakimś gestem w naszą stronę źle. Ktoś potrzebuje więcej czułości, to też warto to zakomunikować i na bieżąco to wszystko próbować jakoś rozwiązać. I też zobacz, dużo wspólnego ma to chociażby z tymi historiami, które dzieją się w programie, którego jesteś współprowadzącą. Tak, razem od nowa. Znaczy, wiesz co, komunikacja myślę, że jest najważniejsza tak naprawdę i się przyznam, że wiesz, jestem w branży show biznesu i każdy pewnie myśli, że jestem taka otwarta 24 na dobę, ale w prywatnym swoim życiu tak naprawdę w związkach ja też mam problem z komunikacją. I jak zaczęliśmy nagrywać program i te różne historie tych par tak naprawdę, to największy problem jest komunikacja. W każdej z par? W każdej par, w każdej, tak. Bym powiedziała, 99% właśnie mają problemy, że nie mogą się dogadać. Albo wiesz, albo jakieś takie małe gestki, co wiesz, kobieta no, jest już tyle lat z związku, praca, dzieci, dom i wiesz, nie czuję się, było tam kilka kobiet, że wiesz, nie czuły się pięknie i tylko potrzebowały od męża usłyszeć, pięknie dzisiaj wyglądasz, jaka dziękuję za ten obiad, czy żeby ją przytulić, czy żeby iść i kupić jej biżuterię, czy bieliznę, tankę, żeby wymalował, takie małe gesty. Nieraz ludzie nie rozumieją w związkach. Ale one o tym komunikowały partnerom? Komunikowały, tak. Okay. I wiesz, może do końca nie komunikowały, że wiesz, może z jednego ucha do drugiego wyszły. Ale jak ja to powiedziałam, na przykład była para, gdzie właśnie kobieta mówi, ja bym chciała, żeby on mi mówił, że jestem piękna, żeby mnie przytulił, żebyśmy razem film oglądały, wiesz, żeby mnie przytulił wtedy, a nie, że on z jednej strony kanapy, ja z drugiej. A ona o to go prosiła? Wiesz co, właśnie nie wiem, czy to komunikowała jak przed tym naszym przyjazdem, ale jak ona mi to powiedziała, to ja jak z nim się spotkałam, mu powiedziałam, co żona potrzebuje. I jego odpowiedź było, że on się wstydzi. Okej. Okay. Że oni rozmawiali o tym tak i właśnie i dlatego mówię, że komunikacja jest ja się przyznam, też mam ten problem, że nieraz w związkach trzymam w środku coś zamiast powiedzieć. Aż już jest, wiesz, awantura, to wtedy wszystko wychodzi. Ale nie widzisz, wiem. Ja do mojego męża też mówiłam, że Tomek, no wiesz co, nawet jestem na macierzyńskim, tak? W trudnym stanie, z dużą nadwyżką kilogramów. Nie czuję się do końca pięknie, ale siedząc w domu, wyszykowałam się. Wraca z pracy. I w ogóle nie zwraca na to uwagi. Tak, ja mówię mu, Tomek, potrzebuje, robię tak. To też dla ciebie i naprawdę zauważ. Chcę widzieć te iskry w oczach, doceń to, skomplementuj mnie. Tak. I na bieżąco, i to jest najczęstsza też rzecz, o którą proszę, tylko widzisz, na bieżąco mówię, tu bym chciała, mów mi to częściowo, ale przecież ty o tym wiesz. Tyle ale osób nie ci wiesz, to pisze. Tak. Mówię, nie chcę się wszystkim podobać. Tak, ja chcę czuć, że podobać, tobie się podoba. Tak. Ale przecież wiesz, że tak. Ja mówię, nie chcę wiedzieć. Tak. Ja chcę to słyszeć od ciebie, bo każdego dnia jest inaczej. No i nieraz są takie małe rzeczy, co mogą, wiesz, no, zrobić, że jesteś szczęśliwa, ale też są większe, tak jak w programie, większe problemy jak zdrady i tak naprawdę, wiesz, i myślisz na ten temat, czy jak ja bym była w tej sytuacji, czy bym, wiesz, wybaczyła. Ty już jesteś po wszystkich odcinkach programu, tak? Po nagraniu. Tak. To znasz bohaterów. Oczywiście wiele zdradzać nie możemy, ale chciałabym, jeżeli możesz nam zdradzić i masz taką refleksję, powiedzieć nam, jak tak każdą z tych bohaterek, bo trochę mówimy też o nas, o kobietach, o tych rolach, które musimy pogodzić w naszym życiu. Czy była jakaś jedna z ról, taka wiodąca u każdej z bohaterek waszego programu, która była najsilniejsza, której ona się poświęcała, może nawet bez reszty, każda z tych bohaterek?
Czy czemuś my kobiety, choćby na podstawie tego programu i waszych bohaterów, bohaterek, wybija się na prowadzenie jedna z najbardziej takich mocnych ról, w których się kobiety najlepiej odnajdują? Myślę, że najbardziej no to jako mama, jako rola mamy, ale też mieliśmy bohaterkę, która już miała starszego syna, to bardziej myślę, że w pracy, jako wiesz, successful power woman. Tylko że przez to, że właśnie miała ogromny sukces w pracy, troszkę ta praca wzięła jej tyle tego czasu, że właśnie troszkę ten związek na tym cierpił i też nawet, że miała sukces, do końca sama siebie nie akceptowała, sama siebie nie kochała i wzięłam ją na zakupy bielizny, żeby się poczuła kobieco pięknie i po tym czasie, po tym eksperymencie, po tam miesiąc, jak się nie widzą bohatery, partnery, to ja myślę, że wtedy się poczuła, jak już miała ten moment, gdzie nie jest mężem, ten miesiąc dla siebie, myślę, że wtedy poczuła się wartościowa, bo miała ten czas dla siebie, żeby pomyśleć o wszystkim, o swoim życiu, o swoim związku. Usłyszała siebie. Tak, i też, że wiesz, że no schudła, że zaczęła się dobrze czuć w swojej skórze. I jak byliśmy na początku, jak mówiłam, że idziemy właśnie do sklepu bielizny, to nie była do końca przekonana, że będzie lubiała, jak wygląda w bieliźnie, bo tak, wiesz, już długo pewnie nie kupowała sobie nic takiego sexy dla męża. Tak. Ale jak już założyła, to było widać, że była bardziej taka pewna siebie i lubiała to, co widzi. Ale no, była bardzo zagubiona, myślę, skoncentrowana na swojej pracy i troszkę zgubiła siebie w tym całym. Powiesz, nieraz jak jesteś power woman, jesteś successful, to się troszkę z jednej strony, że nie masz tego balansu, że wiesz, zapomniała o mężu, do końca nie było tego balansu. Może też dlatego, że sama siebie nie akceptowała i do końca nie kochała siebie. To jest o tym poczuciu własnej wartości, o którym myślę, ci właśnie mówiłam. Tak, że to nawet nie musimy chodziło nad tym pracować. Tak, że to nawet nie chodziło, że może mąż nie był taki, jakby ona chciała do końca, tylko bardziej też i przez to, że popracowała nad sobą ten miesiąc, co miała czas, dużo właśnie się zmieniła. Bo też kiedy my bardziej siebie doceniamy, akceptujemy, to tak naprawdę wtedy nie czujemy, że o, te moje potrzeby są takie głupie, nie będę o nich mówić. Kiedy jakby powiemy, kurde, ważne jest to, co czuję. Ja chcę o tym powiedzieć, tylko ty nie obśmiewaj tego, ale zrozum, bo to są moje uczucia, to nie jest moje wydaje mi się. Tak. Ja czuję, że potrzebuję, że tego mam za mało. I też przyznaj, bo tak wychodzi taki jeden wniosek w sumie, że bo sama też na podstawie swojego życia przyznałaś, że kiedy za dużo jest tej jednej roli, na przykład w pracy, tej kariery zawodowej, czy roli mamy, to później te różne inne role cierpią, że gdzieś też nie chodzi mi nawet o taką równowagę, żeby w każdej z tych ról tyle samo z siebie dawać, bo to nie o to chodzi. Tylko że jak jest za duża dysproporcja, to wtedy to się nie uda i wtedy stracimy dużo z życia, co mogłoby wpłynąć na takie nasze szczęście. Tak, zgadzam się, ale też, też tak naprawdę, wiesz, jak się jest w związku i nawet jak i masz ten balans, nie? Że masz czas dla rodziny, dla domu, dla kariery, ale jak dwie osoby nie mogą się dogadać, dwie osoby kompletnie nie są stworzone dla siebie, no to obojętnie jaki masz balans w życiu, obojętnie jaką jesteś dobrą żoną, to i tak nie ma szansy tak naprawdę. To i prawda. Właśnie nieraz myślę, że ludzie siedzą razem, bo są przyzwyczajeni, czy jest wygodnie, niż odejść tak naprawdę. I jeszcze wręcz cofają siebie i w rozwoju, i źle na siebie wzajemnie wpływają, bo już nie dają sobie tej energii, tej miłości, która miałaby ich tak wynosić właśnie do góry, żeby pchać ich do tego rozwoju, bo jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważny. I w ogóle była taka piękna scena w filmie z Jennifer Lopez i Richardem Gerem, chyba Shall We Dance? Shall We Dance, i tam jego żona powiedziała, on powiedział nawet do żony, czy to żona do niego, już nie pamiętam, że ty jesteś jedyną osobą,
która jakby mnie obchodzi i o której ja dam świadectwo jej życia, że dla mnie twoje życie jest ważne. I mnie twoje życie obchodzi i to jest takie niesamowite, bo to powinna być nasza taka motywacja właśnie w tej relacji. Ale to nieważne, czy jesteśmy w związku małżeńskim, partnerskim, czy po prostu w związku tylko z dziećmi. To też te relacje są dla nas ważne i one mają nas budować i ma nam na sobie zależeć, bo kiedy przestaje nam zależeć, to jest trudno. Tak. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tylko myślę, że nie ma jednej recepty na balans w życiu. Że dla każdego balans jest coś czymś innego. Innym. Tak. I bardzo ważne jest, ja też odkryłam to już po wielu latach, też takiego przerabiania na bieżąco tego, co nam wadzi w związku, że kurczę, trzeba odsunąć presję z zewnątrz i tego, co wypada, co nie wypada, tylko nasze życie to jest nasze życie i ma być u nas po naszemu, a nie tak, jak przyjęto za normy, że żona ma ugotować obiad. Mój mąż tego ode mnie nie wymaga. Tak. Choć gotuje dla przyjemności, kiedy mamy wolne i inaczej organizuje nam to jedzenie. Tak. Ale nie czuję tej presji w domu, żeby spełniać się w tych stereotypowych zadaniach, tak? I to bardzo dobrze, bo też i tak naprawdę, jak mówiłeś, że nie ma tej recipe na balans, bo nie ma. I tak jak... Wiesz, tak jakbym ja musiała nagle, tak jak ty, na przykład, okej, poznam kogoś dobrze, muszę gotować, muszę to, muszę tamto, to ja bym się nie czuła szczęśliwa i nawet, że to niby ma być balans. Bo tak jest przyjęte. Jest przyjęte, to ja bym była nieszczęśliwa i tak żyć, to nie, wiesz, to nie jest coś, co bym chciała. I myślę, że mój największy problem właśnie w związkach jest, że od małego jestem właśnie sama na siebie zarabiam, jestem bardzo independent, mam swoje słowo, nie pozwalasz mam grubą się wyręczać. Skórę i nie lubię, wiesz, jak ktoś mi coś mówi, co mogę, co nie mogę. Zawsze decydowałam o swoim życiu, sama decydowałam i wiesz, i też przyznam się, jako matka jest mi ciężko, że ja muszę decydować życie mojej córki z jej ojcem, że to jest ciężko, że nie jest tak, że mogę żyć spontanicznie jak do tej pory, że okej, dobra, za tydzień wyjeżdżam na miesiąc, biorę córę i jadę. Że to, wiesz, jest ta druga osoba. I myślę, że też jest mój duży problem, że właśnie przez całe życie żyłam tak, że ja sama tak naprawdę decydowałam, wszystko było, robiłam to, co ja chciałam, nawet jak byłam w moim pierwszym małżeństwie. On był taki, że wiesz, na wszystko się zgadzał, wiedział, że to jest moje marzenie, wyjeżdżanie i to wszystko to kompletnie inne niż ojciec mojej córeczki. Ale ze skrajności w skrajność. Tak, że wiesz, z jednego ekstrem do drugiego weszłam, żeby jak znaleźć ten taki właśnie środkowy taki balans, ale żebym ja też była szczęśliwa, żebym nie musiała, wiesz, z jednej strony się czuć, że oddaję tą osobę, którą ja jestem, która, wiesz, przez całe życie byłam, żeby robić to, co kocham, robić to, co chcę, ale żeby, wiesz, też mieć miejsce, żeby tą osobę do swojego życia zaprosić. Tak. Ale też bardzo ważne jest chyba zadać sobie pytanie wzajemnie, bez względu na to, w jakie relacje te bliskie wchodzimy, żeby zdefiniować, co jest dla każdego z nas szczęściem i priorytetem dla mnie jest twoje szczęście, a dla mnie twoje. I gdzieś tam po środku się spotkamy. Tak. Na bieżąco właśnie analizując, weryfikując, czy to, co robię, tobie odpowiada, czy nie. Jeżeli mi do końca nie, to jakby znajdźmy jakieś inne rozwiązanie. I właśnie ta komunikacja, często o tym powtarzamy, tak. To jest ten klucz, bo też nie każdy potrafi to wyrazić, bo chociażby nie ma tego poczucia własnej wartości i chociażby nie wierzy w te swoje myśli i potrzeby, że bagatelizuje je, że nie, ja się nie przyznam do tego, że potrzebuję tego, że potrzebuję tego, a to takie głupie, a to takie błahe. Tak. Właśnie nazwij to. Nawet to, że nie wiem, potrzebujesz, żeby spać w pachnącej pościeli. Tak. Może coś takiego jest dla ciebie ważne. To też o tym powiedz. Albo potrzebujesz, żeby to on ci coś ugotował. Żeby też mężczyźni trochę potrafili odejść z tych ról i z tych wymagań, jakie społeczeństwo od nich wymaga. Że to oni mają być głową, o wszystkim decydować. Bo wielu mężczyzn właśnie ma problem z dogadaniem się ze silnymi kobietami, które są niezależne, potrafią o sobie decydować i swoim życiem zarządzać też same. No. Aczkolwiek ja uważam, że też drogą do sukcesu
kobiety każdej jest właśnie ta niezależność też finansowa. I to jest bardzo ważne też, powiesz, dużo kobiet może są nieszczęśliwe w związkach, ale siedzą z mężem, bo nie mają kariery, zostawili wszystko dla męża i dla dzieci, żeby, wiesz, być tą mamą w domu, co gotuje, sprząta, a nagle jest nieszczęśliwa, by chętnie odeszła. Ale nie może, nie może, bo niestety nie ma swoich pieniędzy i swojej kariery. I ta niezależność w naszym właśnie samorozwoju i chociażby ta finansowa jest niezbędna i nie chodzi o proporcje, kto więcej zarabia, tak, bo zawsze możesz więcej zarabiać, zawsze możesz się rozwijać. Tak, ale to ważne daje siłę, jest, żeby kobieta, tak, bo to wtedy tak, daje ci siłę. Bo jak i to jest... ustawia te relacje, że wtedy ta druga strona i ty wiesz, że w tej relacji jesteś, bo kochasz tego drugiego człowieka, a nie, bo nie przetrwasz bez niego. Tak. To jest bardzo ważne, bo wtedy jest taki radar i czyści się ta sfera jakby oczekiwań i tych rzeczy materialnych, których potrzebuje do przetrwania, a zostają już uczucia, czy ja czuję, czy nie, mamy na to wspólną przestrzeń. I właśnie dużo się o tym mówi, ale nadal uważam, że za mało też podkreśla się, bo okej, my chcemy się rozwijać i to jest super, świetnie czujemy się niezależne. Mam to szczęście, że mój mąż jakby to akceptuje i też daje mi dużo tej przestrzeni na wiele takich męskich decyzji w naszym domu, choć on też o wielu rzeczach decyduje, to kiedy, nie wiem, ja wpadam na pomysł, że zmieńmy mieszkanie, chociaż w sumie finansowo nie za bardzo możemy sobie na to pozwolić. Ja mówię, Tomek, raz się żyje, nie będziemy młodzi drugi raz. Spróbujmy, najwyżej się sprzeda i zamieni na mniejsze, zobaczymy. I on mówi, ty zawsze dobrze czujesz, mnie wyczułaś, że się pojawię, to dobra. I tak jakby ufa mojej intuicji i moim szalonym pomysłom. Tak. To też jest, daje mi dużo... takiej pewności, że on akceptuje tą moją dziwną naturę, trochę taką spontaniczną, wybuchową i wiem, że, i mówię, żaden inny mężczyzna ze mną by nie wytrzymał, tylko ty wytrzymujesz, bo masz takie kompetencje miękkie. Ale inne kobiety świetnie spełniają się w roli kobiet, które dbają o dom, które wywiązują się z tych relacji, z tych zadań takich właśnie sprzątania, gotowania, układania. I też to jest super. Tak. I nie można ich za to piętnować i mówić, nie, ty musisz się wykształcić, no ty nie, musisz pracować i tak dalej. Ona też po tym na pewno znajdzie jakieś rozwiązanie, jeżeli musiałaby się rozstać. Oby nie, ale różne są, że tak powiem, ścieżki. Tylko wtedy na pewno odnajdzie się, być może założy firmę, która robi porządki w domu, coś takiego. Teraz jest tak dużo pomocy, tak dużo możliwości też w sieci do tego, żeby zacząć od nowa. I ważne jest to, ja często powtarzam kobietom, które jakoś pytają mnie o radę, że im się nie udaje, że ciągle nie trwają w postanowieniach i tak dalej. Ja mówię, kurczę, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby osiągnąć cel i już tak osiągnęłam to teraz, no i co teraz? Nie bój się ciągle zaczynać od nowa. Masz nieskończony limit szans tak naprawdę, jak żyjesz. I każdy ma inną dynamikę rozwoju, inną dynamikę budowania swojego szczęścia. Tylko chodzi o to, żeby mieć te dobre intencje i chcieć tej zmiany na lepsze w życiu. I się nie bać zmiany. Tak, i się nie bać. I mieć tę odwagę zawalczyć o to, co dla mnie jest przepisem na szczęście. Znaczy, wiesz, mówimy cały czas o balans i to tak, wiesz, jak w rodzinie, jak w małżeństwie mieć balans. Ja jako single mama to tak naprawdę czuję ten balans w swoim życiu, że wiesz, jestem szczęśliwa, mam niesamowitą córeczkę, robię to, co kocham i wiesz, no jak ktoś się do tego, wiesz, dołączy, to super, ale tak naprawdę... myślę, że większy balans teraz czuję, niż jak byłam w związku z jej ojcem. Że wiesz, czuję się spełniona, czuję się, że wiesz, decyduję sama dla siebie i nie wiem, jakoś tak wiesz, jestem bardziej szczęśliwa. Bo to też jest o tym, co podkreśliłyśmy, że nie ma jednej recepty na balans. Nie ma, tak. Dla każdego co innego jest balansem tak. I grunt poszukać tego balansu w sytuacji, w jakiej się znalazłyśmy. Czy jesteśmy w małżeństwie, czy w związku po prostu partnerskim, czy jesteśmy teraz same mamami wychowującymi samodzielnie dzieci, ale też z zaangażowanym ojcem, mieszkającym po prostu gdzie indziej, ale też wszędzie jest szansa na to, by czuć balans i by było to szczęście. Tak.
Najważniejsze, żeby być happy. Tak. Sama ze sobą. Jako kobieta, prawda? Tak, i niezależnie, tak. Czy będę żoną, mamą, partnerką. Tak. Super, jak jestem szczęśliwa, to będę lepszą mamą, będę lepszą żoną, lepszą przyjaciółką. Tak. Zatem bardzo ważny jest tu ten self-care i naprawdę to stawianie na taki dobry kontakt ze sobą, takie przytulenie siebie, żeby być dla siebie wyrozumiałą. Też nie ulegać presji z zewnątrz, bo musisz być taka, taka i taka, tylko żeby było nam dobrze ze sobą. Ciężko w tych czasach, tak. Ale trzeba, tak. Trzeba siebie kochać i większość tych bohaterek właśnie z programu, no, one potrzebowały tej pomocy, żeby znaleźć tą miłość do siebie. Bo nie każdy może sam to przed sobą przyznać i dlatego super, że jesteście i super, że wyciągacie rękę i też pokazujecie, jak się otworzyć na siebie. I nieraz trzeba rozmawiać z kimś, żeby zrozumieć, że to ci brakuje i jak to znaleźć. To co? Happy wife, happy life? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie trzeba być żoną, żeby mieć szczęśliwe życie, prawda? Ja na razie, wiesz, może za następnym razem mi się spytasz, jak wezmę trzeci ślub, może wtedy ci powiem happy. Mój były mąż Romek zawsze mówił, tam się śmiał, ja happy wife, happy life, że o mnie, nie? Że to, co Asia chce, dobrze, by wszystko ten, wiesz. Bo to zazwyczaj kojarzy się z tym, że to jest taka wizytówka dla męża, tak, że jeżeli moja żona jest szczęśliwa, patrzcie, ja o to zadbałem. Tak. Ale to też jest z drugą stronę, jeżeli ja jestem szczęśliwa, bo ja o to zadbałam, to będę też świetnie realizować się w innych moich rolach, tak? Ale coś dziwne, to wiesz, jak ja byłam z nim, to ja byłam szczęśliwa. Tylko, że wiesz, inne rzeczy się tam potoczyły. To jest dziwne, że nieraz się czujesz szczęśliwa, ale i tak do końca, wiesz, nie jest... Ale wiesz, tego musiałaś doświadczyć, aby to ci było pisane. Wszystko, co pojawia się w naszym życiu, warto podejść do tego, że to są dla nas lekcje i to są testy, to nas rozwija właśnie. To te kryzysowe sytuacje rozwijają nas i są testem, jakim jesteśmy człowiekiem. Jak my z tego wyjdziemy tak, że właśnie sobie później dalej super radzimy. Potrafimy rozmawiać też z tymi osobami, z którymi może już nie żyjemy w bliskich relacjach, ale potrafimy fajnie rozmawiać, z szacunkiem do siebie wzajem. Tak. To też dużo o nas świadczy i też pozwala nam być później lepszymi matkami, bo tak naprawdę ta rola matki jest jednak taką rolą, z której ucieczki nie ma. Najtrudniejsza rola życia ever. Tak jest. I fajnie dbać tu o to, żeby była ta mama happy. No, najważniejsze, żeby mama była tak happy, jest. To wtedy tak. Znaczy to, co mówiłam, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, bo to ma sens, i to dziecko czuje. Ja pamiętam, jak by było bardzo ciężko, żeby właśnie zdecydować o tym rozwodzie od Asi ojca, dlatego że, no wiadomo, nie chciałam rozbitej rodziny, nie chciałam, żeby ona przeżywała, ale właśnie mi ktoś, nie pamiętam, kto mi powiedział, że jak ty jesteś nieszczęśliwa, to dziecko będzie czuło i jeszcze gorzej dla dziecka. A jak będziesz szczęśliwa, no to wtedy obojętnie, czy jesteś z ojcem dziecka, czy nie, że będzie dziecko szczęśliwe. Ale i to jest najważniejsze. Piękny przykład, bo nie przewidzisz, co ją spotka w życiu. Tak. I ja też nie chronię moich dzieci od takich trudnych sytuacji. Kiedy mam gorsze dni, to płaczę przy nich i tłumaczę mojej córce, dlaczego jestem smutna i że po prostu walczę o to, żeby było na przykład lepiej, że pracuję nad sobą, czy przyznaję się do błędu. I próbuję jej pokazać, bo to głównie córce, synek jest jeszcze za malutki, że w tych trudnych sytuacjach, nawet kiedy jestem z siebie niezadowolona, ale podejmuję pracę nad sobą, to jestem szczęśliwa, bo pracuję nad sobą i że drogą do szczęścia może być też smutek i trudna sytuacja. Tak. I żeby się tego nie bać. I właśnie pokazanie dziecku, że są różne etapy w życiu. Są smutki, są łzy, są kłótnie. Żeby nie wychowywać dziecka w tej bańce, że wszystko jest szczęśliwe, dobre i bezpieczne. No to co, kochana, miło było z tobą porozmawiać. Możemy chyba godzinami rozmawiać. Następnym razem, jak poznam kogoś, od razu do ciebie dzwonię. Czy to dobrze czujesz? Czy to jest ta energia? Służę, że tak powiem, czasem i chęcią. Może jakoś przyda się ta moja umiejętność. Albo wyślę ci zdjęcie. Zobacz. Czujesz? Twój magic touch? Asia, cieszę się, że mogłyśmy tak sobie porozmawiać. Naprawdę. I poruszyć takie ważne wątki, które myślę, że nie tylko skłonią kobiety, ale też mężczyzn do refleksji, by właśnie tak pomyśleć o tym, kim ja jestem, co ja czuję, czego w życiu potrzebuję i by komunikować to, bo to, co czujemy, jest ważne. Tak, i żeby siebie kochać, to jest najważniejsze, i akceptować siebie. I ta miłość do siebie jest punktem wyjścia do tego, by układało nam się lepiej wszędzie indziej.
Zgadzam się. Dziękuję bardzo. Dzięki. I wam też dziękujemy za to, że nas, mam nadzieję, wysłuchaliście do końca.